Ale odparł szybciej. Tysiąc słów, przyjacielu, powiedziane zbyt szybko. Nie dogonią naszych myśli, jak pobiegli za blisko. Sporo się zmieniło dzięki tobie, bracie. Dziadek, wujek, nie pomyślę raczej, że nie da się inaczej. Pamiętasz, jaki był początek naszej znajomości? Coś chyba ciągnęło cię do mnie, jak te bóle kości. Mnie do ciebie też, choć nie szukałem nigdy przyjaciół, ale stałeś się nim. A teraz, dziadku, do faktów. Gdy poznałem moją żonę, byłeś blisko mnie. Może dlatego, że czułem wtedy, że goni mnie cień. Wiesz, straciłem wartość sam dla siebie, aż w końcu stałem się szemkelem. Kiedy dzwonił hejnał, przeżyłem i zapomniałem zbyt wiele. To nigdy nie będzie ostatni, bo świat nas nie chce pożegnać. Bimber, Marek, trzymam w szafie od wtedy, a moje miłości do ciebie już nie zamienię na kredyt. Ostatni telefon, wiesz, jak się go boję, to chyba koniec. Kijem rzekę, to zawracaj do mnie. Kamanda Lwowska szykowała już talerze i szklanki, a ja nie chcę iść bez ciebie i zaginąć w wyobraźni. Bracie, mamy wielkie życie, fajnie, że się spotkały. Przecięliśmy to na pół jak syzyf skały swej wiary. Nadzieja matkom głupich, nie do wiary. Kiedy laguny wołały, że jestem dumny z tej mamy, jestem dumny z nas, z tego przełożenia. Jak widać, mogliśmy holać, to Marek się przełożyło na przyjaźń. Bimber 77 żyj, bracie, będę żył. Olać Bimber w cenie żyć, wiem, kim mogę być jak ty. Płótno naszych żyć się pomyliło, więcej pasja, tyle samo. Chyba bracie mi odda, co weźmie. Czekam przy tym stole, wierzę w ciebie. Nie wierzysz i zostanę przy tym stole, w tej kamandzie na wieki. Pa! Buziaki, pa! Tak dzwoni jak Mikołaj. Mam nadzieję... Halo? Halo? Pan Marek? Halo? Halo, słyszy mnie pan? No słabo. A wie pan, kto dzwoni? No wiem. No to dobra, ma pan zapisane dwa numery, tak? No mam, tak, o, mam. Dobra, kiedy się widzimy? Ale teraz tam ucieka głos, halo? No i może... No mi nie uciekł. Nie, nie, teraz lepiej. Kiedy się widzimy? No nie wiem kiedy, po tych grobach, bo to teraz są takie dni, na grób trzeba iść, na cmentarz jechać, to wszystko. Ach, zrozumiałem, groma. Tak, nie, dobra, dobra, to... Bo to teraz to tłok, to ludzi pełno, wiesz to. Czyli po świętach się widzimy, tak? Muszę tam się dostać, tam ciężko, bo to samochodem się nie podjedzie, bo za ogrodzone. Hulajnogą. Autobusy jeżdżą. Jedynie. Z Królewskiej, z Marszałkowskiej autobus jedzie i tam gdzieś dowozić, trzeba jeszcze podejść, wiesz, bo... Rozumiem. Tysiące ludzi są, no. A powie mi pan jedną rzecz. No? Idziemy do Kamandy Lwowskiej znowu? No, ale kiedy pójdziesz, sobie się umówimy, no. No dobra, to buźka, trzymaj się, no, tam dzielnie. A jak u was, w porządku? W porządku. A dzieci zdrowe? Tak. Tak, piękna pogoda, ale trzeba uważać, żeby się nie przeziębiły, bo to łatwo rozebrać, wiesz, żeby... Niech uważajcie o to. Dobra, kochany, to no, jesteśmy w kontakcie i dużo zdrówka. Dziękuję, pa pa. Pa pa. Czy to tak stopuje? Nie, Jezus, Paweł. Paweł. Marek! Nie ma Marka. Poszedł do domu. Jezus, przestań, no, pójdę sobie od ciebie. A też buźki, proszę. To przepraszam za Marka, i tak długo pójdę. Kocham cię, skarby. Kup. Czemu to nagrywasz? Bo chcę mieć pamiątkę. Taka no jest... weź to wyłącz. Weź to wyłącz.